Po 6 latach przerwy na matach w Ełku znów zagościło judo w randze mistrzostw województwa. W nieco mniejszej obsadzie, ale i tak na Mazury przyjechało 77 reprezentantów 7 klubów. Najdłuższe listy startowe były w kategorii młodzików. Walki trwały więc tu najdłużej. Ostatnio stoczył ełczanin dopingowany gorąco przez swoich kolegów. Ten pojedynek Kuba wygrał. Na początku tam taki strach mnie obleciał, bo tutaj duża stawka była, ale kolega na trybunach to tamten podpowiedział takie słowa, nie zwracaj uwagi na pas, tam walcz, nie zwracaj uwagi po prostu. No i tak po prostu udało się. Szybko skończyli za to juniorzy. Tu walki trwały niespełna godzinę. Ełczanie w tej kategorii wiekowej zgarnęli 5 krążków, w tym 3 złote. Jeden z nich wywalczył i to w bardzo dobrym stylu Dawid Węgrzynowicz. Stoczył w turnieju tylko 2 walki, obie wygrał przed czasem przez ippon. W walce finałowej miałem chłopaka, którego rzuciłem na ultimatę, technikę ultimata. Rzuciłem go po 5 sekundach, ale uważam, że ogólnie chłopcy byli dobrze przygotowani. I było tak nawet, może trochę szczęścia i doświadczenia, bo trenuję już 10 lat. W Ełku walczyły też dziewczyny. Swoje pojedynki często kończyły z kontuzjami. Nie aż taka poważna, tylko 2 skręcone palce. Ale to ma, tak, tutaj. Ale to tam nic poważnego. W klasyfikacji medalowej judocy z Ełku z 17 medalami uplasowali się na 3 miejscu. W przeliczeniu na punkty medalowy dorobek ełczan dał im jednak 2 miejsce w drużynówce. Zdaniem trenerów Żaka to dobry wynik. Jest nas jeszcze mała grupa, żeby porównywać się do Olsztyna. W Olsztynie są 2 kluby. Także myślę, że na tle pozostałych jest nieźle, ponieważ od roku w zasadzie jakby na nowo nasz klub zaczął działać, także cieszymy się z tego, co się tutaj udało nam osiągnąć. Najlepszym klubem została Olsztyńska Gwardia. 3 miejsce zajął klub Shizoku Ostróda, a organizatorzy już robią przymiarki do organizacji w Ełku turnieju Pucharu Polski.